Witajcie bardzo serdecznie. Jesień, nie listopad, liście opadają. Z drzew już te ostatnie dąb tylko sypie. Pytanie, co robi z liśćmi? Dziś w odcinku pokażę Wam, co ja robię z liśćmi, jak zajmuję się nimi tak, żeby mieć pożytek zarówno dla rabat ozdobnych, jak i dla zagonów warzywnych. Przede wszystkim, jeżeli nie musicie, nie usuwajcie liści, zostawiajcie ich jak najwięcej w ogrodzie. Zostawiajcie na rabatach ozdobnych, zostawiajcie wszędzie tam, gdzie nie przeszkadzają Wam liście. Usuwajcie jedynie z trawników i ze ścieżek. Tam nie powinny być, na ścieżkach będą śliskie i będziecie mogli się poślizgnąć. Na trawnikach, jeśli będzie zbyt gruba warstwa liści, to trawnik dostanie zimą chorób i będzie brzydko wyglądał wiosną i będzie przechorowywał kolejnego roku. Ale na rabatach ozdobnych możecie i powinniście zostawiać. Pod żywopłotami możecie i powinniście zostawiać te wszystkie liście. One tworzą ściółkę, nie przeszkadzają krzewom, nie przeszkadzają drzewom, nie przeszkadzają też bylinom, które zimują w gruncie. Dlaczego warto zostawiać liście na rabatach ozdobnych? Przede wszystkim dlatego, że liście spadając na ziemię potem ulegają procesowi rozkładowi, wzbogacając w próchnicę glebę. Kolejne lata, kolejne warstwy liści i kolejne warstwy próchnicy, które dają życie drzewom, krzewom, roślinom tutaj rosnących. Po drugie, ściółka z liści, te opadłe liście pozostawione, zatrzymują ciepło w glebie. To, co mówimy o ściółkowaniu zagonów warzywnych jesienią, żeby zatrzymać ciepło w glebie. To, co mówimy o ściółkowaniu rabat ozdobnych jesienią, właśnie żeby zatrzymać ciepło w glebie. To właśnie te opadłe liście, te spadające liście stanowią taką ściółkę, która zatrzymuje ciepło w glebie i korzenie bylin, korzenie krzewów mogą dłużej się rozwijać, szczególnie tych nowo posadzonych. Tych, które podlegają także potrzebie okrywania na jesień, a więc chroniących przed silnymi mrozami. Więc to też jest dobre zabezpieczenie przeciwko zimie, przeciwko mrozom taka ściółka z liści. Także liście nie powodują zbytniego odporowywania gleby. Zatrzymują tę wilgoć w kolejnym roku, bo one się nie rozłożą tak szybko. One będą jeszcze w przyszłym roku i będą zatrzymywały tę wodę, która spadnie z chmur, wsiąknie w glebę i przyjdzie słońce. Nie będzie odporowywało, bo jest ściółka z liści. No i jeszcze jedną ważną rzecz spełniają liście, które padają tutaj w lesie. Przede wszystkim chronią także przed udeptywaniem. Są taką poduszką. Jak mówimy o tym, żeby nie udeptywać zagonów, nie udeptywać rabat, to właśnie taka poduszka z liści, z tych, które opadły na glebę, są taką amortyzacją przed naszym chodzeniem i przed naszym ubijaniem gleby. No i chyba ostatnia rzecz, nie wiem czy ostatnia, ale dla mnie bardzo ważna. Liście, te, które opadły, są schronieniem dla wielu owadów. Dla wielu owadów, które chowają się w tej ściółce, chowają się pod liśćmi. Zresztą to widać, bo u mnie po ogrodzie często chodzą kosy i przerzucają te liście, szukając tych owadów pod tą ściółką, więc są także spiżarnią dla ptaków, które zimują w moim ogrodzie, ale są schronieniem dla całego życia, które jest tak ważne dla gleby. Liście na trawniku. To nie chodzi o to, że trawnik musi być goły, bez żadnego listka, sama trawa. Nie, te liście mogą zostać. Chodzi o to, żeby nie było grubej warstwy tych liści, więc zbieramy je najlepiej kosiarką. Kosiarką, która powoduje podrywanie tego liścia i nożem mielą dodatkowo, rozdrabniają te liście, wrzucamy do kosza, zbieramy do worków, a potem powiem Wam, co z tym jeszcze robię. Takie koszenie kosiarką, zbieranie liści kosiarką ma tę zaletę, że dodatkowo do tej materii brązowej, jaką są liście, dochodzą też rosnące źdźbła trawy, bo trawa mimo wszystko troszeczkę podrasta, więc przychodząc z kosiarką, trochę tego zielonego tak czy siak zbierzemy, więc jest ten zaczyn azotu dobry do kompostowania, zaczyn tego zielonego do kompostowania. Liście z trawnika trafiają do worków i potem są dwie drogi.
dwie drogi, które używam. Jedna trafiają do kompostu w przyszłym roku, z drugiej części robię ziemię liściową. Piękna mieszanka liści z trawą, tak jak mówiłem. To jest część, która trafi w przyszłym roku na kompost. Ona w takich workach zostanie przechowana do przyszłego roku, bo gdy zaczną się pokosy trawnika, kiedy zacznie się koszenie trawnika, będę miał dużo trawy, będę miał dużo zielonego, a będzie brakowało brązowego, no bo te rozdrobnione gałązki, te rozdrobnione łodygi bylin nie starczą na długo. Potrzebne są potem brązowe części. To po co mam korzystać z kartonu? Po co mam korzystać z jakichś gazet, z jakichś innych rzeczy kupować, jeśli mam doskonałą materię, jaką są liście? I te liście będę w przyszłym roku używał przy zakładaniu kompostu. Przechowam je w tych workach po prostu do przyszłego roku. Z części liści będę chciał zrobić ziemię liściową. Pewnie już słyszeliście tę nazwę, ziemia liściowa. Ja robię, jak widzicie, sobie ziemię liściową i mam jej nawet spory zapas. Do czego jest ziemia liściowa? A chociażby do mieszanek, do tworzenia podłoża, do wysiewu i pikowania roślin, na przykład zmieszana z ziemią z kretowisk. Ziemia liściowa jest bardzo dobra do mieszanek, do sadzenia roślin doniczkowych. Ziemia liściowa jest także bardzo dobra jako materia do ściółkowania zegonów z warzywami korzeniowymi. Ona nie jest zbyt bogata w składniki pokarmowe, w związku z tym rośliny korzeniowe będą dobrze się czuły w takiej ściółce z ziemi liściowej. Jak zrobić ziemię liściową? No, przede wszystkim trzeba zebrać liście i możecie robić taką ziemię liściową w workach bądź w kompostowniku. W workach bardzo prosto, zbieramy do worka liście. Fajnie jak jest właśnie taka mieszanka troszeczkę trawy, bo wtedy liście dostają tej części zielonej troszeczkę i szybciej ulegają przekompostowaniu. W workach ważne, żeby było trochę wilgotne, robicie otwory w workach, żeby był dostęp powietrza, wynosicie w ustronne miejsce, żeby nie były na widoku i zostawiacie na rok, dwa lata i macie już potem ziemię liściową. Warto ją przesiać, to będzie wtedy ładna, drobniutka. Drugi sposób to jest włożenie do kompostownika, włożenie tych liści do kompostownika i postępowanie podobnie jak z kompostem, to znaczy podlanie, napowietrzanie, czyli od czasu do czasu przerzucić, bo liście mają tę tendencję, że po prostu siadają, tak jak kompost osiada, liście też osiadają, sklejają się i sklejając się gorzej się kompostują, bo nie ma powietrza albo jest za mało powietrza, bo do procesu kompostowania potrzebne jest i wilgoć, i powietrze. Dlatego w kompostowniku warto co jakiś czas przerzucić te liście. Dlatego warto zbierać liście, to co powiedziałem, kosiarku, bo one już są mimo wszystko rozdrobnione, one już są przynajmniej pocięte na kilka części. Jakie liście kompostować, jakie liście używać do robienia ziemi liściowej? Ja siedzę w koronie wielkiego dęba, dęba, który darzy nas w tej chwili pięknymi liśćmi i wszędzie spadającymi żołędziami i powiem, liście dębu tak, chociaż wiele osób może powie, będą długo się rozkładać. Tak, liście dębu, liście klonu, liście platana przez zawartości tej ligniny będą się bardzo długo rozkładać. Dłużej niż liście brzozy chociażby, która ma delikatne listki i szybciej się rozłoży. Ale to nic. To nic, bo ziemia liściowa jest na tyle cenna, że każde liście warto stosować. Ja robię i ziemię liściową, zarówno z liści drzew owocowych, tych takich nawet, które są porażone chorobami, bo przecież o tej porze roku nie ma liści już nieporażonych chorobami. Z liści dębu, z liści klonu, z liści grabu, brzozy, z liści, które tutaj mam w swoim ogrodzie, z liści drzew i krzewu, które mam w swoim ogrodzie. To wszystko zbieram i robię ziemię liściową. Trochę cierpliwości i będę miał świetną materię. Ja swoją ziemię liściową przerzucę do wiaderka
i takie wiaderko będę przechowywał w garażu, żeby wiosną móc szybko skorzystać z dobrej ziemi liściowej przy kolejnych wysiewach warzyw i roślin ozdobnych. Tyle na dziś, dziękuję Wam serdecznie, subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodzie i pamiętajcie, liście w ogrodzie są bardzo cenne, nie wyrzucajcie ich.